Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj jest o debiutach robimy wprowadzenie do partii włoskiej, czyli postaram się Wam pokazać jakieś warianty debiutowe na początek, o co chodzi w tej partii włoskiej, jak to wygląda, a potem zrobimy sobie analizę partii Pierwszego Mistrza Świata w szachach Wilhelma Sztajnica. Zobaczymy, jak on to grał, spróbujemy się czegoś nauczyć. Także bardzo serdecznie zapraszam do oglądania i zaczynamy. Dobra, partia włoska zaczyna nam się od posunięć białe e4, czarne e5, piąki idą do środka szachownicy, białe wychodzą skoczkiem na f3, czarne wychodzą skoczkiem na c6 i białe grają posunięcie goniec na c4. W ten sposób powstaje nam partia włoska. Jakiś czas temu omawiałem bliźniaczo podobny debiut, którym była partia hiszpańska, czyli wtedy, kiedy biały jadam gońcem na pole B5. Te debiuty są do siebie bardzo podobne, no bo różni, różnią się tylko tym, że goniec jedzie jedno pole dalej lub bliżej. Garść statystyk, słuchajcie, może to kogoś zainteresuje. Ja lubię sobie popatrzeć czasami w te bazy, bazy debiutowej, i popatrzeć, jak to grają ludzie. Słuchajcie, jeżeli włączymy sobie bazę Masters, to zdecydowanie najczęściej pojawia się partia Hiszpańska w takich partii w bazie na liczesie mamy 128 tysięcy, partii włoskiej w bazie mistrzów mamy 32 tysiące. Więc pierwszy wniosek, że partia hiszpańska jest częściej grana przez mistrzów. Natomiast jak włączymy sobie bazę liczes, czyli taką bazę zwykłych ludzi, którzy sobie grają na liczesie, to co się okazuje? Że partia włoska wskakuje na pierwsze miejsce. Jest to najczęściej wybierany ruch. Ponad 19 milionów takich partii na liczesie, a partii hiszpańskiej tylko 12 milionów. Po co na początku zanudzę was tymi statystykami, żeby pokazać wam pewnego rodzaju rozwój szachowy, że trochę tak jest, że jak ktoś zaczyna przygodę z szachami, to częściej na początek wybieranym debiutem jest partia włoska, natomiast później, kiedy większy poziom wtajemniczenia ma miejsce w szachach, to zawodnicy częściej już kierują się w stronę partii hiszpańskiej. Taka ciekawostka. Idziemy do konkretów. Partia włoska goniec C4 dzisiaj. I słuchajcie, główny wariant to jest goniec na C5. W ten sposób czarne odpowiadają w partii włoskiej. Natomiast nie muszą tego robić. Może powstać, może być zagrane posunięcie skoczek na f czyli To czasami jest traktowane też jako partia włoska. Można to też traktować jako już innego rodzaju debiut, że tutaj czarne wybierają obronę dwóch skoczków. Czasami jest to traktowane jako część partii włoskiej, czasami jest to jako oddzielny debiut. Moim zdaniem moje podejście jest takie, że gdybym miał omawiać i partię włoską, w jednym filmiku i obronę dwóch skoczków, to byłoby tego za dużo, zamieszałbym za bardzo, więc jeżeli kiedyś omówimy partię obronę dwóch skoczków, to zrobimy to w innym filmiku, dzisiaj partia włoska, czyli to co robią czarne, wychodzą gońcem na pole c5. I teraz główny taki ruch w partii włoskiej dla białych. Typowy, charakterystyczny to jest pionkiem na pole C3. Natomiast nie jest to jedyny ruch. Białe mogą też sobie zagrać pionkiem na pole D3. Zaraz to wszystko sobie tu umówimy. Białe mogą też zagrać posunięcie B4. Wtedy powstaje Gambit Evansa. No ale to znowu jest jakby temat na inny filmik o innym debiucie. Słuchajcie, ruch C3 jest bardzo charakterystyczny dla partii włoskiej. Ten ruch był bardzo charakterystyczny też dla partii hiszpańskiej. O tym mówiliśmy. Dlatego te debiuty są do siebie podobne. i i znowu podobnie to posunięcie C3 ma podobne zadania. Ten ruch przygotowuje po prostu w przyszłości zagranie D4, ale wcale nie jest powiedziane, że białe chcą zagrać to posunięcie D4 tak od razu, tak szybko, czy w ogóle chcą je zagrać, tego jeszcze nie wiemy. I partię włoską, moim zdaniem, najłatwiej sobie jakoś tak podzielić w głowie. Dużo bardzo zależy od tego, co białe zrobią z tym pionkiem, bo jeżeli białe planują od razu wysłać go o, na pole D4, o dwa pola w przód, tak będzie w partii, więc do tego sobie przejdziemy później, to gra jest bardziej ostra. Ta pozycja nam się otwiera, jest ostra walka. Troszeczkę inaczej, jeżeli pionek idzie tylko na pole d3, wtedy to bardzo często nazywa się gioco piano, włoski tu u mnie słabo, ale to znaczy spokojna gra. I to dział kopiano może nam się pojawić później. Może nam się to pojawić wcześniej, na przykład, jeżeli białe zaczną od posunięcia D3, też tak można bez, bez najmniejszych problemów. Czarne wtedy najczęściej wyprowadzają swojego skoczka na pole F6, i tutaj białe mogą znowu teraz wrócić sobie do posunięcia C3. Mogą białe sobie zagrać na przykład też skoczkiem na C3, też można, po prostu rozwijamy figury. Wtedy jest taka spokojna gra. Tutaj to centrum zostaje zablokowane, żadne pionki się tutaj nie atakują, nic się nie zbija. Czarne mogą pogonić, białe się cofnąć. Albo zbić tego skoczka na F6. Jeżeli Hetman odbije, to wchodzimy tutaj na, z atakiem na Hetmana, grożą widełki, Hetman musi wracać. Teraz może pojawić się posunięcie C3 przydatne, bo ogranicza i skoczka i gońca. Może przygotowuje D4, ale jest większy spokój w porównaniu do tego, co zobaczycie za chwilę. Tutaj ta pozycja jest w miarę wyrównana. Spokojna gra, więc cofamy sobie te parę posunięć. Jeżeli białe nie wyprowadzają skoczka na pole c3, tylko grają taki układ pionków c3, d3, to też raczej ta gra ma taki spokojniejszy przebieg i charakter. Tak? Na przykład możemy sobie zrobić poroszatce. Bardzo często biały cofają tego gońca na pole b3, żeby tutaj był taki bezpieczniejszy. To jest taka bezpieczniejsza gra. Czarne grają tutaj w bazie mistrzów. Widzę posunięcie a6. Przygotowują sobie jakąś skrytkę dla dla tego gońca jakieś rozwinięcie figury się pojawia. Znowu czarne cofają tego gońca na A7, pełen spokój, białe H3, czarne H6, spokój, cisza na morzu wieża E1. Cichutko spokojnie, dziokopiana. Pozycja wyrównana to będzie miało taki spokojny, manewrowy charakter. Ten skoczek bardzo często obstawił było w partii hiszpańskiej. Podobieństwo znowu tych debiutów, że skoczek przez pole F1 bardzo często sobie albo na G3, albo na E3 może wędrować. Ten goniec partii hiszpańskiej bardzo często też nam lądował na polu B3. On ma możliwość schowania się na polu C2. Bardzo, bardzo podobne są pozycje jak w partii hiszpańskiej. Czyli tu mamy spokojną, wyrównaną grę. Zobaczmy coś ciekawszego. Zaraz zrobimy jakąś awanturę, bo tak też czasami to w partii włoskiej może wyglądać. Czyli tak, zaczniemy sobie, teraz, bo w naszej tej partii sztajnica, on zaczął od posunięcia C3. I tutaj przez czarne, to jest główny ruch, przez czarne najczęściej wybierany jest albo skoczkiem na F6, albo pionkiem na D6. To oba. Oba ruchy wyglądają jak rozwojowe, bo to nam wyprowadza skoczka, to nam przesuwamy pionka, żeby wyprowadzić sobie gońca z C8. Natomiast troszeczkę dokładniejszy jest skoczek na F6. Dlaczego? Słuchajcie, bo jeżeli zagramy posunięcie D6, czasami przeznaczeniem tego pionka od strony czarnych, patrząc w partii włoskiej, jest to, żeby uderzyć w centrum posunięciem D5. Jeżeli czarne grają D6, to nawet jeżeli później zagrają D5, to jednak robią to na dwa, dwa posunięcia, czyli tracą jedno tempo. Jeżeli teraz białe zastosują, ten ruch d4, po to grały c3, żeby zagrać d4. Tutaj mi tak naprawdę nie ma nic lepszego. To najczęściej w partii włoskiej czarne po prostu biją. Jest odbicie i teraz ten goniec musi uciekać. Ma dwa pola, albo na b6, albo na b4 szach. Jeżeli da tego szacha na b4, to białe po prostu mogą się zasłonić skoczkiem. Jeżeli czarne teraz sobie wyprowadzą skoczka, białe mogą zrobić roszadę. I ta pozycja jest lepsza dla białych. Słuchajcie, białe mają mocne centrum. Czarne nie mają żadnego pionka na środku szachownicy, to jest przewaga białych. Będzie się tu biały, sympatycznie grało z uwagi na to mocne centrum. Tutaj, jakby zdobywanie tego pionka z koczkiem na E4 jest zbyt ryzykowne z powodu otwarcia. Będą kłopoty dla czarnych po tej linii E. Jeżeli czarny goniec zwróci się na B6, to tutaj najczęściej zawodnicy bardzo mocnym posunięciem jest goniec na B5. Robimy związanie tego skoczka, który naciska nam na to centrum. I jeżeli czarne sobie grają goniec na D6, Białe robią roszadę i znowu mamy podobną sytuację. Białe mają te dwa pionki na środku szachownicy, czarnym brakuje teraz tego posunięcia D5. Dlatego tam wcześniej to co Wam mówiłem, wracamy do tego momentu, gdzie czarne zagrały D6, tutaj lepiej czarnymi zacząć od tego, żeby wyprowadzić sobie skoczka. Już się przygotowujemy do roszady, skoczek patrzy na punkt d5, na punkt d4 i będą czarne przygotowane, żeby w odpowiednim momencie skontratakować i też postawić sobie pionka do centrum. I tutaj w naszej partii pojawia się posunięcie d4, tak zagrał Sztajnic. Obecnie w bazie mistrzów częściej grają teraz to posunięcie d3, czyli przechodzą, wracają do tego Giocco pianu, to jest spokojnej gry, ponieważ po posunięciu d4, jeżeli czarne będą dobrze grały, to są w stanie wyrównać i na najwyższym światowym poziomie być może dlatego biały mi to jest po prostu unikany jest w tej redakcji to posunięcie D4, tylko grają sobie to spokojniejsze D3. O co chodzi? Tutaj czarne mogą i powinny zagrać EB1, e, biją tego pionka na środku. Być może czarnymi zawodnicy na tych niższych poziomach rankingowych boją się tego posunięcia E5. Ono się tutaj zdarza, jest taka możliwość, dlatego grają posunięcie pionkiem na D6, żeby kontrolować to pole. I nie pozwolić białym tutaj pchnąć tego pionka. Tego czarnymi nie można się bać, tylko trzeba się po prostu nauczyć, że jak ten pionek się tutaj pojawia, zapamiętaj sobie, to skoczkiem nie uciekamy, tylko gramy posunięcie D5 na atak, odpowiadamy kontratakiem i tutaj, jeżeli biały ucieka swoim gońcem, czarny ma czas, żeby uciec skoczkiem na centralne pole. Tu skoczek jest bezpieczny, bo już mamy tego pionka na D5. Jeżeli biały biją tutaj, odsuwamy się gońcem i tutaj jest różnica. Popatrzcie, przedtem mieliśmy pozycję, gdzie białe miały dwa pionki w centrum szachownica, czarne nic. Tu jest porówno. Podzielili się tym centrum. Białe mają dwa punkty w centrum, czarne mają dwa punkty w centrum. Pozycja jest wyrównana do walki. Więc wracamy sobie. Białe mają opcję zagrania tego posunięcia E5. Można tak grać, ale walka będzie wyrównana. Jeżeli białe nie chcą grać posunięcia E5, to w tym momencie, jak biją, C bije I tutaj na czarno znowu czyha pewna pułapka, ponieważ goniec znowu, jakby wygląda na to, dwa pola do uciekania. Może dać szacha, może się cofnąć na pole B6. Natomiast tylko szach jest dobry. Cofnięcie się w tym momencie gońcem na B6 to jest znak zapytania, czyli błąd, ponieważ to daje białym możliwość rozpędzenia tutaj tych pionków. Pionki mogą cisnąć. Chyba łatwiej byłby. Zagrać posunięcie D5, wygonić tego skoczka. Jeżeli ten skoczek ucieka, to ciśniemy następnego. No te pionki jadą tutaj jak czołg przez środek szachownicy. Czarne mają kłopoty. Brakuje czarnym tego pionka na środku szachownicy, więc czarne, żeby uniknąć tych kłopotów, w tej redakcji, w tym wariancie, muszą sobie dać tutaj tego szacha. I jeżeli białe się w jakiś sposób zasłonią, różnie to robią, albo gońcem to robią, Albo skoczkiem to robią. W naszej partii będzie skoczek na C3, więc zaraz sobie tak zobaczymy. Natomiast jeżeli białe zasłonią się gońcem, tak to się obecnie robi najczęściej, to następuje wymiana, wymiana i czarne mają czas, zdążą zagrać to posunięcie D5, czyli nie pozwolą białym rozpędzić tych pionków, tylko czarne zdążą skontratakować, postawić sobie pionka w centrum i to im daje czarnym w miarę wyrównaną grę, ponieważ udało im się tutaj jakąś placówkę w centrum zająć, nie pozwoliły białym, ru białym pionkom ruszyć. Więc teraz, to tak z tytułem wstępu tych wariantów, teraz przejdziemy sobie do tej partii, obejrzymy sobie partię, jak ona tutaj dalej przebiegała. W partii grający Czarnymi Bardeleben, jeszcze nie powiedziałem kto gra, taki zawodnik, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, dał tego szacha, więc to jeszcze wiedział. Sztajnic teraz nie zasłonił się gońcem, tylko wyszedł skoczkiem na pole c3, czyli tak normalnie, rozwojowo, logicznie wyprowadził sobie skoczka. I Czarnymi zagrał teraz to posunięcie d5, które przed chwilą mówiłem, że trzeba zagrać, że jest kluczowe w tym momencie. W partii włoskiej, może nie w tym momencie, ale w partii włoskiej czarnymi ten ruch jest kluczowy i bardzo to gra, ale teraz nie jest to najlepszy ruch i to już jest niestety niedokładność czarnych, albo nawet i błąd. Komputer obecnie pokazał, że skoczka na C3 się już nie gra, ponieważ czarne dysponują, teraz ten ruch to już prawie wszyscy znają, skoczek bije na E4. I tu powstają jakieś dzikie pozycje, białe mogą spróbować zrobić roszadę, żeby znowu postawić wieżę na polu E1 i zaatakować po tej otwartej linii. Skoczek jest podbiciem, natomiast obecnie bardzo często taki dziki wariant się gra, że kiedy czarny biją tutaj, to białe grają posunięcie d5. Ja tego nie znałem, to nie jest coś, co, co ja umiem. Podglądam to po prostu tutaj w bazie danych, żeby wam też pokazać. Kilka czarnych figur jest podbiciem. Czarne uciekają najczęściej gońcem na polu e6, czarne mają figurę więcej ich skoczek jest podbiciem, a białe grają wieżą na E1, robiąc to związanie. Kiedy czarny skoczek wraca na pole e7, białe sobie odzyskują tego skoczka, czarne grają d6 i tak się obecnie gra. Czarne mają pionka więcej, natomiast białe mają szybszy rozwój i jakieś nadzieje na zbudowanie ataku. Pozycja jest dzika, ale z szansami dla obu stron. Natomiast tak jak zagrały czarne w tej partii ponad 100 lat temu, Czyli po szachu na B4, czarny zagrał skoczkiem na C, biały zagrały skoczkiem na C3, żeby się zasłonić, czarny zagrały to posunięcie D5. I w tym momencie to już troszeczkę nie pasuje. Partii nastąpiło nam tak: Steinis tutaj zbił na D5, czarne odbiły skoczkiem na D5. Tu jest nacisk na tego skoczka, ale biały się tym nie przejmują, tylko kończą rozwój. Kiedy jest ta, ta dzika wersja tej partii włoskiej, tutaj pojawia się to posunięcie D4, te pionki się zaczynają zbić, otwiera się nam ta pozycja. Pozycja jest bardziej ostra, to nie jest już to spokojna gra. Tylko jest na ostro. Pojawia się więcej napięcia, więcej taktyki. Tu jakieś możliwości. Teraz skoczyk jest w ogóle podbiciem. Dwa razy atakowany. Ta wieża tylko czeka, żeby wkroczyć na linię E i przeszkodzić królowi, zrobić roszadę. Więc Bardeleben zagrał gońcem na E6. Wyprowadził figurę, wzmocnił skoczka, zablokował linię. Wszystko wygląda fajnie. Sztajnic wyprowadza swojego gońca na pole G5. Jak w każdym debiucie rozwijamy figury. Czarne pojechały gońcem do tyłu. I teraz po serii wymian... Która nastąpi, czarne wpadają w kłopoty. Nastąpiło bicie, bicie. Skoczek bił na D5, Hetman bił na D5, wymieniły się jeszcze gońce na polu E7, ciach, ciach i pojawiła się w końcu ta wieża na polu E1. A to oznacza kłopoty dla czarnych, ponieważ czarny król nie zdążył zrobić roszady, teraz nie można zrobić roszady, bo wieża celuje w tego skoczka. Czarne próbują to rozwiązać te problemy w ten sposób, że grają posunięcie F6, będą chciały schować króla tutaj, żeby potem wprowadzić sobie wieżę do gry i na przykład potem gdzieś tam króla. Schować taką, zrobić sztuczną roszadę. Pionek na F6 też ogranicza skoczka, więc jeżeli czarnym uda się dokończyć ten rozwój, to miałyby jakieś szanse, ponieważ w obozie Białek na przykład też są kłopoty. Ten pionek na polu D4 to jest izolowany pionek. On dosyć często zdarza się w tych w wymiennych wariantach, czy w głównych wariantach partii włoskiej, jest taki izolowany pionek i on może być kłopotem, słabością białych w końcówce. Tutaj tego nie będzie miało miejsca, ponieważ białym udaje się zorganizować atak. Poszedł hetman na pole e2, groźba jest tam prosta, oczywista, grozi szachmat, więc czarny hetman wraca do obrony. Biały wprowadzają sobie wieżę na pole c1, wygląda dobrze, no bo to otwarta linia, celuje w pionka c7 i czarne teraz zagrały posunięcie c6. Taki blokujący ruch, tak, żeby tą wieżę zablokować, żeby punkt D5, takie pole przed izolowanym pionkiem, bardzo często chce, chce blokować ta strona, która nie ma tego izolowanego pionka. Jeżeli tylko czarne postawią tutaj króla, tutaj skoczka i wprowadzą sobie wieżę do gry, to pozycja czarnych będzie dobra. Natomiast grający Biały nic na to nie pozwala, bo znajduje super fajne posunięcie. Jak ktoś ma ochotę, to zatrzymajcie sobie filmik w tym momencie, bo to jest bardzo ważny moment gry. Białe wprowadziły szybciej wszystkie figury do gry, zbudowały już jakiś nacisk, wieże są ustawione na liniach, natomiast czarne figury zaspały. Zwłaszcza te wieże tam w rogach szachownicy jeszcze nie grają, więc trzeba znaleźć białymi jakiś sposób przełamania tej obrony czarnych. Bo jeżeli do pozwolimy czarnym dokończyć rozwój, zaczniemy grać jakieś dziuple albo A3, B4, oddamy przeciwnikowi czas, on ten czas wykorzysta i biały do miały kłopoty. Więc jakie posunięcie dla białych? W partii zagrane zostało D5. Wydaje się, że pionek wjeżdża tylko pod, pod bicie, że ginie za darmo. Czarne go zbiły, natomiast biały, ponieważ ten pionek zginął, zwolniło się pole dla skoczka. Skoczek nie miał przejścia do akcji tendy. Popatrzcie, jeżeli atakujemy w szachach, te figury były dobrze ustawione. Natomiast trudno było cokolwiek białym znaleźć, dopóki nie znalazły sposobu, jak włączyć kolejną, ostatnią figurę do ataku. Jak skoczek idzie na d4, czarny zagrywa królem na f7, schodzi z tej linii. Biały wysyła już skoczka, skoczek już trafił na pole e6 i pojawiają się nowe, nowe możliwości, nowe groźby. Na przykład wykorzystując skoczkę na polu e6, biała wieża chciałaby już wjechać na pole c7 i po siódmej linii sobie poatakować, więc czarny gra tutaj, wieża przeciwko wieży i wchodzi hetman na pole g4. Znowu korzystając z pomocy skoczka, który się tam przedostał, tworzymy groźbę, jak nie z tej strony, to z tej strony. I Sztajnic próbuje tą obronę czarnych rozmontować. Czarne grają G6 i teraz nastąpi skoczek na G5. To kolejna groźba, która była. Szach, szach i atak z na Hetmana, więc jedyne teraz yy, jedyny ruch dla czarnych, gdzie mogą uciekać od tego szacha, to tutaj, żeby król bronił Hetmana. I teraz nastąpi piękna, piękna kombinacja. Jestem, no nie zapytamy się już tańca, jak daleko to policzył, natomiast tutaj za 20 ruchów będzie mat. Wariant jest prawie forsowny. Ciekaw jestem, czy jak daleko Sztanic był w stanie to policzyć, jak te ponad 100 lat temu zawodnicy myśleli. Natomiast nastąpiło wieża na E7, czyli takie rozbicie tej obrony. Nie można bić Hetmanem, ponieważ, a pokażemy, ponieważ będzie bicie tutaj. Wieża i Hetman wtedy celują, a jest tylko jedna obrona. Jeżeli czarne zbiłyby królem, to nastąpiłoby atak z tej strony. Nie będę wam tu wszystkich wariantów pokazywał, to już nie jest kluczowe dla partii włoskiej. Zwłaszcza, że chcę wam pokazać bardzo mocno to, co nastąpiło dalej. Słuchajcie, król odsunął się tutaj. Czarne też są sprytne. Zostawiałem Hetmana pod biciem i to dwie, dwie figury to atakuje. Natomiast Hetmana bić nie można, ponieważ tutaj nad białymi wisi groźba mata po ostatniej linii. I co się dzieje? To jest... Być może już ktoś widział tą pozycję, bo to jest słynna pozycja, a po prostu jest ładnie. Wieża idzie na F7. Jest kolejny szach. Teraz już król nie może bić, bo tutaj jest skoczek. Nie może bić hetman, bo dalej ta wieża na C8 tam wisi, więc król, słuchajcie, czarny, ucieka dalej. I co się dzieje? Wieża dalej go ściga. Ta wieża jest po prostu nieustraszona, nieśmiertelna. Nie można bić hetmanem. Dalej jest to. Nie można bić królem, ponieważ... Biały Hetman zbiłby czarnego Hetmana wtedy z szachem i czarne nie miałyby czasu na dawanie tego mata. Więc kontynuacja jest taka. Król, słuchajcie, dalej ucieka na pole H8, a ta wieża dalej go prześladuje i zbija pionka na H7. Król ucieka na pole G8. No i teraz możesz to wyglądać nieco absurdalnie, a możesz z kolei logicznie, skoro tyle razy ta wieża wjeżdżała podbicie to wieża znowu. Ciągle nie można bić, ponieważ tutaj jest szach. Grający czarnymi zagrał na pole H8, natomiast teraz już nie ma pionka na polu H7, więc białe w końcu zmuszają czarne do zbicia tej wieży po hetmanie H4. Bicie to jest jedyne, co mogą zrobić czarne i teraz hetman wchodzi do ataku z tej strony. Tu mówiłem o tym liczeniu wariantów. Jestem po prostu ciekaw, czy Sztajnic grając, poświęcając wcześniej tą wieżę na E7, doliczył aż dotąd, bo wariant jest z jednej strony forsowny, z drugiej strony bardzo ładny. Król ma jedyne pole do uciekania, szach, król ma jedyne pole do uciekania, szach. Król ma kilka pól do uciekania, ale wybrał pole E8, Hetman na G8, teraz jedyne pole do uciekania, Hetman F7 i po królu D8, Hetman F8, jedyna zasłonka i tu już następuje skoczek na F7, król ma tylko jedno pole do uciekania i szachmat. Od momentu bicia wieżą na E7, białe wykonały 14 posunięć, każde z szachem i doprowadziły do mata. Czy to się da policzyć? Pewnie się da. Dobra, partię wybrałem taką z prehistorii szachowej, ale po prostu ta końcowa kombinacja jest, jest piękna, chciałem Wam pokazać. Wracając do partii włoskiej, jako podsumowanie, dużo moim zdaniem zależy od tego. Posunięcie C3 zdarza się najczęściej, ten skoczek jednak tutaj rzadko wychodzi, to jest kluczowy, charakterystyczny ruch dla białych w partii włoskiej. Dużo zależy od tego, co białe zrobią z tym pionkiem. Czy zdecydują się na spokojną grę i ustawienie pionków C3, D3, to nie wyklucza tego, że później w przyszłości jeżeli białe sobie zaczną od tego i białe mogą sobie spokojnie dokończyć rozwój figur i później pomyśleć o tym, żeby zagrać posunięcie D4. Też tak można. Ale można też zdecydować się na ostrzejszą grę i od razu uderzenie w centrum przez posunięcie d4. Także tutaj po stronie białych trochę zależy to, w jaki sposób ta gra będzie wyglądała. Czy będzie spokojnie, czy będzie ostro. Patrząc od strony czarnych, kluczowe jest to, żeby uderzyć tym kontratakiem d5, wiedzieć kiedy to zrobić, jak ta partia pokazała. Nie zawsze to jest takie proste i oczywiste, ale żeby czarne w wielu wariantach, żeby wyrównać tą grę w debiucie, to muszą w odpowiednim momencie być przygotowane. I zagrać posunięcie D5. Dobra, tyle o partii włoskiej. Mam nadzieję, że się Wam filmik podobał. Oczywiście to nie jest jakieś szczegółowe omówienie tego mm, debiutu, to jest bardziej wprowadzenie, taki szkic o co chodzi w tym debiucie. Mam nadzieję, że partia się Wam podobała, filmik się podobał. Jeśli tak, to super. Pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.